Wskutek długotrwałych i intensywnych opadów deszczu strażacy z województwa śląskiego mieli ręce pełne roboty. Wjeżdżali do ponad 700 zgłoszeń dotyczących podtopień oraz budowy i umacniania wałów, ale także do udrażniania studzienek i przepustów wodnych oraz usuwania przewróconych przez wiatr drzew. Wskutek interwencji wojewody opolskiego, którego służby wyliczyły, że zagrożony może być szpital w Kędzierzynie-Koźlu, uruchomiono także nowo wybudowany zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Na zaporze z Raciborzu postanowiono, została wydana decyzja o ograniczeniu przepływu, to znaczy został zmniejszony przepływ na budowli przelewowo-spustowej. Mamy dopływ na Krzyżanowicach w granicach 850 metrów na sekundę. Ograniczono to do, na budowli przelewowo-spustowej mamy przepływ 520 obecnie, czyli na wodowskazie w Miedonii mamy 580 metrów na sekundę. W ciągu 12 godzin od opuszczenia zasuw obiekt wypełnił się w 8%. W tym czasie przepływ fali wezbraniowej na Odrze zredukowano o prawie 300 metrów sześciennych na sekundę. Zbiornik wciąż będzie gromadził wodę, ponieważ nadejście kulminacyjnej fali z Krzyżanowic i Chałupek spodziewane jest dopiero dziś wieczorem.